Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w South Park The Fractured But Whole. Nowo narodzony bohater wkracza do akcji, mówiąc w skrócie. Czego on chciał od nas? Tu jest jakiś dostawca. Sklep shopa został zaktualizowany, zachęcamy do odwiedzania. Okej, mamy jakiś sklep. Głazowy strój. Strój Mach 5. Ale nie ma jakichś statystyk, coś? The King Store thanks you for your purchase. Nie ma jakichś statystyk? Po prostu wygląd? Congratulations. Dobra, weźmiemy sobie zestaw Mach 5. To są chyba przedmioty do użycia, chyba będzie leczenie. Przepisy. Kładniki. You'll be back. Jeszcze wrócisz. Okej, okay, no tak czy jak gra jeszcze nam na kwipunku nie wyjaśniła, więc zrobi to pewnie zaraz. Co mieliśmy zrobić? Co robi nowy w mojej bazie? Jestem zajęty. Dobra, idziemy. Mieliśmy coś ogarnąć na zewnątrz. Dobra, dajcie mi znać, jak wpadniecie na ślad Mruczka. To jest nasz największy mega priorytet. Ogólnie szukamy Mruczka. Asystent burmistrzyni mówi, że jest zbyt zajęty, żeby myśleć o jakimś kocie, sorki, shopie. Tak, ogólnie nasze zadanie numer jeden to jest znaleźć tego mruczka, za którego jest nagroda 100. Zdobywaj obserwujących na koniec różne osoby, by robiły sobie z tobą selfie. Przytrzymaj LT, aby znaleźć osoby, z którymi możesz zrobić selfie. Możesz zrobić selfie z ludźmi, którzy mają ikony aparatu nad głowami. Aby poprosić kogoś o selfie, podejść do niego. A to może z nią mogę zrobić sobie selfie. Ze starą Cartmana. You here to play superhero with Eric? You kids have such an imagination. Ona nie ma, ona nie chce chyba. Szkoda. You wanna watch my stories with me, sweetie? I can explain all the racy parts. Selfie? Tak, słyszałam o tym. Isn't this fun? Oh, wonderful. I'll see you on the internet. Zobaczymy się w internecie. Dobra, mam w końcu telefon. Uruchom shop Instagramem, by zobaczyć swoje opublikowane selfie. Pani Frannicle, jest teraz twoim obserwującym. Obserwować będą cię tylko te osoby, które zapozują z tobą do selfie. Naciśnij Y, aby wyświetlić osoby, które obserwujesz. Shop Instagram będzie automatycznie obserwować osoby, które obserwują ciebie. Zdobądź więcej obserwujących, aby podnieść swój poziom bohatera na karcie postaci. Okej. Okay. Czyli to jest ważne. Jakoś tam. Okej, normalnie zrobiłby sobie selfie, ale jesteśmy za mało popularni chyba. To jest jakaś rzecz. Jak tam wejść? Oznaki łysienia, kostium. Jak tam wejść?
Oczywiście pewnie w domu Cartmana będziemy jeszcze nie raz, no to się tam, jak nie teraz, to kiedy indziej się dowiemy, jak to zebrać, ale chyba teraz nie mogę. Niby mam jakiś kostium. Wejdźmy w ten ekwipunek. Składniki. Karta postaci, no. Na karcie postaci zapisywane są twoje postępy w karierze superbohatera. Zdobywaj tytuły, aby zapełnić kartę postaci. Będziesz zdobywać punkty doświadczenia, a shop podrzuci ci nagrodę do skrzyni na zabawki w sypialni. Aha. Także mamy tutaj osiągnięcia, mówiąc w skrócie, które ogarniamy. Źródło mocy dupa. Ale kostiumu zmienić nie mogę. A tu są stroje. Ślepy. Dobra, strojów mam, co się okazuje, dużo. Dla DLC. Czy one coś dają? Chyba tylko wygląd. Nowe włosy, nowy zarost. Włosy mogę zmieniać jak chcę, nie muszę kupować. Wezmę nerwicę. Wygląda to, że stroje są tylko tak dla wyglądu. Sorry. Jeszcze jedno. Jaki jest mój cel? Dobra, nie wiadomo. Okej. Look, I only selfie with popular people. Następny, który tylko z popularnymi. Nie zaszkodzi zrobić eksploru, oczywiście. Naczynia, muszę umyć te wszystkie talerze i szklanki, są takie brudne. Pamiętam z pierwszej części właśnie sporo było śmiesznych, ciekawych rzeczy do znalezienia u kogoś innego na chacie, nie? No i wiadomo, trzeba się zesrać jeszcze. U każdego. Ja tam zawsze później brałem prysznic, ale to już chyba nie jest taka opcja. Jak widzimy. Okej, okay. Toaleta stocza. Trudność 2. No dobra, daj. Dajesz. Jestem gotowy. Okej, idzie mi coraz lepiej sranie w tej grze. Muszę przyznać. Poziom bohatera wzrasta. Ogólnie dostajemy expa za to, jak się kogoś wysramy. W sumie jest to jakieś doświadczenie. A tutaj jakieś, kurde, jest jakieś urządzenie. Jest też jakiś coś, gwóźdź, coś. Ale ja nic z tym nie mogę zrobić chyba. Na razie przynajmniej. Co tam się dzieje?
Aha, bąkami się rzuca. No nic to nie robię. Pewnie wrócimy tu później z jakimiś nowymi umiejętnościami. Zablokowane. Dobra, to u niego na chacie chyba wszystko. Stop it, stop it. Rzuciłem w niego pierdem. I can't be in a photo with someone with so few followers. Sorry. Wszyscy ci wybredni. No babcia zrobiła z nami od razu, nie? Pokémony? Cały karton czy Pokémonów. Drive Along 3. Terence i Filip. Będziemy też sobie wytwarzać jakieś prawdopodobnie ulepszenia. Ja nie wiem, czy chcę robić selfie z tym kolesiem, coś mi nie gra za bardzo. To jest chyba listonosz ogólnie, chyba. Hey, you got it open. You're the real deal, little superhero. To jest mój dom. Okay. A selfie? Sure, kid, let's do it. Klientka się wjebała w kadr. Okay, to był listonosz. Okay, nice. Jak ona to zrobiła, skoro ja robiłem selfie? Okay, I guess you're popular enough to selfie with. We're friends now, I guess. Okay, to jest chyba mój dom, tak? Już wszystko u siebie na chacie przeszukałem chyba. To dalej, becz. Dobra, to zabijamy stąd. A teraz wy sobie zrobicie ze mną selfie? Nie, to... To ma być to selfie? Okej, bo można zdjęcia robić po tak po prostu też. Nieźle dupek, całkiem szybko zdobywasz obserwujących. Tak, trzymaj, wciąż nie mogę się skontaktować z kilkoma przyjaciółmi shopa, zobacz co się u nich dzieje. Okej, chyba to jest po prostu nasze zadanie, nie? Otworzyć telefon. Mamy mapę, także wszystko się odkrywa przed nami po drodze. I mamy dostępne misje. Dobra, wszystko się ładnie klaruje. Niedziela. Wybrano misję na mapie. Okej, i teraz z dwoma kolesiami mamy porozmawiać. Super Craig albo Kyle. Nie będzie Super Craig. Od razu nam zaznacza na mapie. Można cisnąć, aby przypiąć ją na mapie. Możesz otrzymać powiadomienie o zmianach celu przypiętych misji. Dobrze. No, czyli mamy iść do Super Craiga. Mamy mapę. A tutaj co jest? Na przykład co to jest? Miejsca. Miejsca są zaznaczone. Co tu jest? Dom Cartmana. To jest Kyle, w sumie jest niedaleko, nie? Można by w sumie iść do niego chyba. Bliżej jest. No i dobra.
To idziemy w drugą bańkę tak naprawdę. A? W ogóle ile opcji w tej grze jest? O wiele więcej, nie? Ile możliwości? Tam są chyba takie przekreślone stópki, to chyba nie możemy tam iść na razie? Czy coś? Dobra, chodźmy do Kyle'a. Chyba sobie zmienię. Może zapiszę. Dawno nie było. W ogóle nie było. Wezmę sobie inny strój. Ten, co kupiłem. Mach 5. Dupek, czekam na ciebie przed Casa Bonita. Musimy ocalić Karen przed tymi wampirzymi coś tam. DLC chyba. Blokada na mapie. No, chyba nie możemy tam iść. Stacja szybkiej podróży. Misje fabularne poboczne. Fabularne na niebiesko, poboczne na zielono. Chyba tyle na razie. Ogólnie DLC chyba jest tak zrobione, że po prostu wsiadamy do autobusu i jedziemy, no nie? Tutaj mamy posty. Nowy, znany też jako wspaniały dupek, przyjaciel Shopa, 30 obserwujących, 4 obserwowanych. Jeszcze, karta postaci, coś nowego jest chyba. Tytuły. Entuzjastyczny pogromca toalet. Postaw klocka w dwóch różnych toaletach i osiągnij najwyższy poziom mistrzostwa w każdej z nich. No kurwa. Lider opinii drugiego poziomu. Zdobądź 10 wzajemnych obserwujących na Shopstagramie. Mamy 2 opanowane. Początkujący pogromca toalet i lider opinii pierwszego poziomu. Spoko. Dom Stana. Sprawdźmy dom Stana. Mogę sobie zrobić z tą selfie? Ktoś mu chyba porysował furę. Grandpa's not getting any younger, Billy. I need those rubbers. Boy, Billy, you sure are getting big. I need a Jimmy from my Peter, Billy. Can you get me a condom? Okej, okay, z nim się chyba nie robi na razie. Selfie. No way, turd. Your follower count is way too low. I gotta protect my hashtag. Z nim też nie. Przepis na antidotum. Mach 5 to ma być niby do... Ja to kupiłem, nie? A normalnie to dostałem chyba skwarne. To chyba to jest ten blaster, nie? Tak, i ja od razu byłem w to ubrany. No tak, ma sens. I to jest mój prawidłowy ubiór taki, który dostałem jako blaster. Nie wiem, sobie zmieniać co jakiś czas tam na faskę. Sorry, mały katar, przeziębienie chyba mi wzięło delikatne. To tam nic. The Street Warrior. Okej, ciekawe jak wiele rzeczy reaguje na to uderzenie, nie?
Przewodnik po morderstwach i pornolach. Co? Pierdolek, przewodnik. Spoko. Nakrycie głowy z miseczką. Kasta. Okej, jak widzimy, chyba tajne przejście jest. Coś tu jest. Jakaś rura. Ale nic nie mogę zrobić. Może mogę nasrzeć. Zablokowane. No na pewno będziemy mieli jakieś misje dodatkowe, ale nie mogę się oprzeć Explorowi. To jest jej siostry, jego siostry. Pokój. Bilet na koncert kobiet rocka. Przyrząd do ćwiczeń przedramienia. Dobra, fajnie. Idziemy dalej. Stupid autocorrect. I typed turd, not Tuesday. Też mnie wkurwia autokorekta zawsze. Mam wyłączoną. A widzę, że dotarłeś do pałacu w chmurach, kwatery głównej człowieka latawca. Może znajdziesz go wewnątrz. Jesteśmy na miejscu. Człowiek latawiec. Okej. Ależ on to robi. Okej, zbieramy dużo tam składników. Dowiemy się pewnie niebawem, jak wytwarzać jakieś dodatki. Kim ty jesteś, do diabła? Poważnie, wysłałeś nowicjusza na moje wezwanie pomocy, ale z ciebie kutas, szopie. Sorry, ziomusz, ale mój problem jest za trudny dla nowicjusza. Kilka dni temu we wszechświecie wystąpiła anomalia. Pojawił się mój klon, człowiek latawiec z innego wszechświata i sieje zniszczenie w okolicy. Teraz siedzi u góry w moim pokoju. Nie wiem, czy ktokolwiek zdoła go powstrzymać. Jadam, ale najpierw chatę opierdolę. Pozwolisz. Dlatego właśnie lubię takie gierki, no, z takim luźnym humorem, no nie? Dlatego mega mi się jedynka podobała. Dwójka na razie też jest spoko. Przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o humor i tak dalej. Okej. Okay. Tu się coś będzie działo. Idem. Człowiek latawiec z innego wszechświata jest za tymi drzwiami. Nie mogę z nim walczyć z oczywistych powodów. No wiesz, paradoks równoległych światów i takie tam. Dlaczego ty musisz się nim zająć? Zrobić mu z dupy jesień średniowiecza. Wszechświata na wschodnim wybrzeżu. Gotowy? Kyle. Wróciłem. Kim jest twój znajomy? Przyszedł się z nami pobawić? Dobra, drugi ja z innego wszechświata. Czas, żebyś wrócił do siebie. O czym ty gadasz, Kyle? Tworzymy drużynę, pamiętasz? Nie przebywam z innego wszechświata. Jesteśmy najlepszymi kumplami. Jak widzisz, to on psuje reputację człowiekowi latawcowi. Został tu przysłany, by mnie zniszczyć i osłabić moje moce. O nie, nie. Przyjechałem, żeby spędzić 2 tygodnie z moim kuzynem i chciałem się pobawić w superbohaterów. But he said, you can't be human kite, I'm human kite. And I said, well, why can't we be human kites together? So I went to Aunt Sheila, and I said, I want to be human kites together. And she told him he had to do what I said, because I was the guest. Remember?
Przykro mi, drugi raz z innego wszechświata, ale nadszedł czas, żeby zrozumiał, że zabawa w superbohaterów sprowadza ból. No, wy musisz zniszczyć moje alter ego. O Jezusiu, będziemy walczyć? Właśnie tak, jeśli naprawdę chcesz się bawić, to zaraz zobaczysz. No dobra, jeśli dzięki temu będę bardziej podobny do mojego kuzyna, przygotuj się do walki, marne stworzenie. Inaczej mówiąc, ogólnie... kuzyn Kyla, który chciał się bawić w to samo co on, więc tak samo się ubrał i mieli tworzyć drużynę, a Kyle zadzwonił po kumpli, żeby przyszli i mu najebali temu kuzynowi. No nie. Nie mam doświadczenia w sparingach, walczymy bezkontaktowo. Pełny kontakt, to nie jest sparing. To raczej niemożliwe, nie wziąłem ochraniaczy. Cousin Kyle, we can beat him if we join forces. Yeah, I really want to, but parallel universe rules say I can't. Okej, może także już jest taka normalna walka, już bez samouczka, mamy na dole po lewej stronie różne moce. Można sobie wybrać jedną, jest, mam chyba jedno leczenie też. Oh goodness, this is the last affliction I need. Oh my, there's a lot of decisions in this game, aren't there? You could not play. That's a decision. Okay, coś tam czasami można do obrony zrobić. Jak nacisnąłem A, to trochę chyba lepiej mi mniej dostałem pierdolu. Okay, strzelimy laserem. Oh, you guys, time out. My vertigo is starting to act up. Jesus, come on, dude. Oh Jesus. Okay, I think my inner ear fluids have stabilized now. That last hit didn't count, right? I'm undoing that damage, okay, Kyle? That's some classic alternate universe bullshit. Does anyone have hydrocortisone cream, preferably prescription strength? Hold on, I need a timeout so I can use my inhaler. Dobra, to podejdę i może tym środkowym walnę. Nie robię jakiegoś mega damage'u. Cousin Kyle, I called a timeout and he didn't listen. You know my asthma flares up when I exert myself. Yeah, I think this would be a lot more fair if I had a shield. Some kind of shield, like a like the Safer Torah, which also has a great sentimental value. Dude, humankind is an alien. There's no Jewish stuff involved. And you can't just make up powers in the middle of a battle. I'm not making it up, it's totally canon in my alternate universe. Okej, jakąś ochronę na siebie rzuca. Kuzyn Kyla użył ochrony, którą symbolizuje niebieski pasek nad zdrowiem. Ochrona pochłania wszystkie obrażenia do momentu wyczerpania. To ja go na odległość będę atakował chyba. Wait, I thought I should get this turn instead of the new kid because he didn't wait when I said time out earlier, so I think it should be my turn now. Are you kidding me? That's totally cheating. Okej, czemu mi zabrał turę? A, kichać mi się chce. Oh, I'm gonna need to tell Aunt Sheila about that one. All right, here we go, my super ultimate power. Get ready. Are you ready? Oh, Jesus. Okay, Wrath Kite from an alternate universe. Super moc. Okay, wygrałem. Jezu, chyba dostałem przepukliny. Masz już dosyć, gdzie drugi ja? Ta cała zabawa superbohaterów naprawdę boli. Lepiej wrócę do swojego wszechświata. Idziesz sobie? Do dupy, stary. Tak, wrócę do swojego wszechświata, latawcu. Muszę sobie posmarować ucho kamforą, bo mam zadrapanie od tego pierdzenia. Nie wiem, jak ci dziękować. Ziomuś, wzywaj mnie, jak tylko będziesz potrzebował pomocy. Odblokowano kumpla do walki. Człowiek latawiec. Coś rodziny się nie wybiera, nie? Tak czy jak jedno z dwóch głównych zadań dla naszego przyjaciela Szofa mamy zrobione.
Będziemy kontynuowali w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.